Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy serdecznie wszystkich parafian i gości w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej. Dzisiejsza druga kolekta przeznaczona jest na druk biuletynów. Jezus Chrystus jest ofiarą przebłaganą za grzechy całego świata. On jest barankiem Bożym, który zgładził grzechy świata. On cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. W Jego imię jest głoszone wszystkim ludziom nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Kto wierzy w Niego i zachowuje Jego przykazania, ten prawdziwie jest uczniem Pańskim, którym miłość Boża jest doskonała. Oto intencje dzisiejszej mszy świętej. Będziemy się modlić za rodzinę Kierros i Bafia oraz uczestników wakacji z Panem Bogiem. Za wstawiennicę świętego Antoniego prośba o miłosierdzie Boże dla pewnej osoby, intencje od Zofii Czaja. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jana i Barbary Ułach z okazji 25. rocznicy ślubu. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jana Pędzimąż. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii Chłopek. Intencja od synowej z rodziną. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Patryka. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Haliny i Eugeniusza. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kasi i jej rodziny. O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla Ignacego, Zbyszka, Angeliki i Kasi Kowal. O Boże błogosławieństwo i Marii i opiekę świętej Maryi Rity dla rodziny Wachna i Danuty Strużyńskiej. O łaskę Bożą dla Julii i jej rodziny. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Częstochowskiej dla Aleksa w dniu urodzin od babci. Oraz będziemy się modlić za naszych drogich zmarłych. A są nimi Wiesław Wróblewski, intencja od żony z synami, Rokca Severino, intencja od żony z rodziną, Jadwiga Rażniewski, intencja od Agnieszki z rodziną, Marianna Czaja, Walter Król, intencja od Martina Hyde School, Marianna i Mieczysław Straube, Czesława i Jan Krajewski oraz Ryszard Krajewski, Stanisława i Józef Kasprzak, Jan Kasprzak, Wiesław Łojewski i Wiesław Bugaj. Dzioł Chłopek, intencja od żony i synowie z rodziną. Ludwik Szczubura, intencja od Jerry i Barbary. Genowefa Kazimierz Pietraszewski i ich rodziców. Adam Apolina i syn Adam Początko. Pelagia i Edward Ptak. Bronisław Sobczyk w dniu ziemskich urodzin. Za zmarłych z rodziny Sobczyk, za świętej pamięci Bronisława Strużyński, o łaskę nieba w 25. rocznicę śmierci, odejście do Pana, Marianna Strużyńska, o spokój wieczny w 3. rocznicę śmierci, o spokój wieczny dla Walentego Katarzyny Carbinowski. Władysława Opocian zmarła dziś, o radość życia wiecznego, intencja od córki Krysi. Za duszę świętej pamięci księdza Ryszarda Rutkowskiego w 1. rocznicę śmierci, Maria Stochla, świętej pamięci Władysława Lipka w rocznicę śmierci, Władysława Opocian, która odeszła dzisiaj do niebios bram, intencja od Alicji z dziećmi. A teraz bardzo bym prosił o powstanie, byśmy mogli odmówić intencję do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które dla zdrowych duszy ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Eucharystii, która jest dziękczynieniem, ale dla nas też okazją, by Boga prosić w tych wszystkich intencjach, które przynosimy w naszym sercu. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nami. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz
nasz grzechy świata. Amen. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się. Amen. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym, ale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym. Zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr powiedział do ludu: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, sławił sługę swego, Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a prosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika u Ojca,
Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. Nasze grzechy. Panie Jezu, daj nam zrozumieć pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. Ukochani Chrystusie, siostry i bracia, wciąż trwamy w tej radości wynikającej z faktu, że Jezus zmartwychwstał, że żyje, że jest pośród nas. I dlatego nie dziwimy się, że w liturgii słowa, szczególnie w Ewangelii, każdą niedzielę
będą opisywane te spotkania, które miały miejsce, spotkania Jezusa z Jego uczniami, Jezusa zmartwychwstałego. Ale zauważmy, bo dzisiaj również to ma miejsce, jak apostołowie z pewnym oporem przyjmowali tę prawdę, że Jezus żyje. Owszem, widzieli Go, ale chyba myśleli, że może to jakaś zjawa, może to duch, a może to tylko ich wyobrażenie, bo przez 3 dni z Nim byli, słuchali Go, widzieli znaki i cuda, które czynił, ale też widzieli te ostatnie chwile Jego życia. Chociaż takim prawdziwym świadkiem był święty Jan, apostoł. Bo on ze swoim mistrzem, swoim nauczycielem był do końca, aż pod krzyż. I tam był świadkiem Jego śmierci razem z Maryją, Matką Jezusa. A niektórzy z nich przecież się zaparli, jak Piotr, no Judasz go wydał. Inni ze strachu, że może ich to samo spotkać, gdzieś się ukryli, pouciekali. No ale później, kiedy zaczęli dowiadywać się, że On jednak żyje, że On z martwych powstał, gromadzili się wspólnie, aby dodawać sobie ducha, aby jakoś dzielić się, dodawać otuchy, że no jeszcze nie wszystko skończone, no jeszcze będzie można coś zdziałać. Ale lęk był w ich sercach, bo pamiętamy chociażby sprzed tygodnia. Owego pierwszego dnia tygodnia zgromadzili się razem, ale drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jednak Jezus, mimo drzwi zamkniętych, przyszedł do nich i powiedział: pokój wam. I tym samym pozdrowieniem dzisiaj, kiedy właśnie apostołowie są w wieczerniku, Jezus przychodzi do nich i pozdrawia ich: pokój wam. Mało tego, wchodzi z nimi w dialog, pokazuje im ręce, nogi. Chce, aby otworzyli oczy, ale by otworzyli też swoje serca. Ale oni jeszcze nie dowierzają. No to im tłumaczy, no zobaczcie, duch nie ma kości, jak widzicie, że ja mam. Może jeszcze to było za mało, dlatego zapytał, czy macie coś do zjedzenia. Podali mu kawałek ryby, zjadł wobec nich. Ale oprócz tego, aby jakoś otworzyć ich serca i umysł i przypomnieć to, co nauczał wcześniej, wyjaśnił im, że musiało się wszystko wypełnić, co napisane jest o Mesjaszu, czyli o Jezusie w prawie u Mojżesza, u proroków i w psalmach. I można powiedzieć, że to było pierwsze takie ich oświecenie Duchem Świętym. Aha, zaczęli sobie przypominać, no rzeczywiście On to mówił. A jeśli tak, no to Pisma nie kłamią. A więc to wszystko się realizuje, a więc nie jesteśmy sami. Jezus jest z nami. Już odwaga wstąpiła w ich serca. Już mieli pewność, że Jezus wygrał. Tak, pokonał szatana, pokonał śmierć, tym samym pokonał grzech. Dalej Jezus mówi: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. A wy jesteście świadkami tego. A więc jeżeli jesteście świadkami tego, to nie możecie tego zatrzymać dla siebie. Wy macie się tym dzielić. Dzielić z innymi, mówić o tym, ale mówić z przekonaniem. Nie tak, że, a wiecie, widziałem Jezusa. A, widziałem. Nie, to musi być z mocą, z entuzjazmem, aby to świadectwo było przekonywujące, aby ci, którzy zwątpili, którzy nie wierzą, uwierzyli. Aby zmieniali swoje życie, swoje postępowanie, aby wracali albo wkraczali
na drogę Bożych przykazań i żyli życiem łaski. I dlatego właśnie ta dzisiejsza niedziela, która w Polsce jest niedzielą biblijną, rozpoczyna się tydzień biblijny, jest dla nas, można powiedzieć, taką zachętą do tego, aby jako chrześcijanin, jako katolik, jako ten, który należy do Jezusa, w niedzielę uczestnicząc we mszy świętej, przyjmując Jezusa w komunii świętej, korzystając też z sakramentów, jeśli jest taka potrzeba, konieczność serca, sakramentu pojednania, pokuty, to właśnie nas Jezus chce dzisiaj umocnić swoim słowem i chce nas posłać do współczesnego świata, jak swoich uczniów, abyśmy świadczyli, może nie tyle słowem, chociaż do tego też jesteśmy zobowiązani, ile właśnie przykładem naszego życia, a więc dawaniem innym, których spotykamy, tego świadectwa o Jezusie. Jestem radosny, jestem szczęśliwy. Odważnie przyznaję się do Jezusa, bo wiem, że On mnie nie zawiedzie, że On jest Mesjaszem, że On jest Panem, że On zwyciężył śmierć, zwyciężył szatana, grzech, a więc potężniejszego władcy nie spotkam. Jeśli Jemu zawierzę, będę na pewno z Nim szczęśliwy, a przecież o szczęściu każdy marzy. W dzisiejszej liturgii słowa, w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich, a te czytania z Dziejów Apostolskich towarzyszą nam przez cały okres wielkanocny, jest opisane wystąpienie Piotra. Piotra, który był Żydem i zwrócił się do ludu, przypominając o tych ostatnich chwilach z życia Jezusa Chrystusa, o tym, jak został niesprawiedliwie oskarżony, wydany Rzymianom przez uczonych w piśmie, przez faryzeuszy, czyli przez przywódców ludu żydowskiego, po to, aby oni, Piłat i Rzymianie, by go ukarali, bo nam nie wolno nikogo zabijać. Ale stało się, jak się stało. I Piotr niejako ich uświadamia. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. Dlaczego mówi właśnie takie słowa? Bo to zebrani Żydzi przed domem Piłata krzyczeli: ukrzyżuj go! To tłum krzyczał. Pamiętamy, jak czytana jest męka pańska w Niedzielę Palmową. Jest tam ten pasus, ta rola tłumu, który się przekrzykuje: ukrzyżuj go, uwolnij nam Barabasza, nie tego. A więc Piotr mówi: wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, jak i zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił, co zapowiedział. A więc mówi, że potrzeba było tych wszystkich wydarzeń, aby nastąpiła męka, śmierć i zmartwychwstanie, czyli to ostateczne zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Ale On nie przekreśla swoich braci, tylko do nich dzisiaj mówi, i to jest opisane: pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Może nieraz patrzymy z pewną dezaprobatą albo taką lekką pogardą. No jak można było? No jak można było Jezusa, który tyle dobra uczynił? Widzieli to, bo byli świadkami, jak uzdrawiał, jak ich karmił, złe duchy wyrzucał. No jak można było powiedzieć, że On jest winny śmierci? No ale chce kogo Pan Bóg doświadczyć, to mu rozum odbierze. Takie jest powiedzenie, porzekadło, i jakże często ono się sprawdza. Ale my, kiedy dzisiaj tu się gromadzimy, kiedy słyszymy te słowa, powinniśmy też popatrzeć w nasze sumienia, w nasze serca i też się niestety zapytać, a ile razy ja zdradzam Jezusa? Chociaż wiem doskonale, ile
od Niego dobra otrzymuję, ile łask doświadczyłem, doświadczam. Chociaż wiem doskonale, że po każdej spowiedzi, po każdym spotkaniu z Jezusem w sakramencie pojednania, ja wychodzę z tym pokojem w sercu, z jakąś taką lekkością idę w życie, bo On mi darował moje grzechy, przebaczył, bo usłyszałem i ja odpuszczam Tobie grzechy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. I dlatego dzisiaj to przypomnienie, abyśmy żyli w łasce uświęcającej, w komunii z Bogiem, po to, aby z jednej strony pokutować za to, co było niewłaściwe i złe, ale z drugiej strony też prosić o to, abyśmy w tej wierności komunii z Jezusem wytrwali do końca. Bo kiedyś przyjdzie ta chwila, kiedy będziemy musieli pożegnać się i ze swoimi bliskimi, i z tym światem, z tą rzeczywistością, ale jako wierzący, jako ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć, grzech i zmartwychwstał, wiemy, że my razem z Nim zmartwychwstaniemy. Że śmierć, która przyjdzie, nie będzie końcem, ale będzie przejściem. Będzie tą bramą, przez którą przejdziemy do innego, lepszego życia, do pełni szczęścia. A pełnia szczęścia jest wtedy, kiedy jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Bo od Boga wyszliśmy i na spotkanie z Nim zmierzamy. Na potwierdzenie, umocnienie nas. W drugim czytaniu dzisiaj z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, tego właśnie wiernego ucznia, którego Jezus miłował i który Jezusa ponad wszystko umiłował i nie bał się, że razem z Nim może życie oddać, swoją krew przelać, bo był przy Jezusie i w czasie Jego sądu, i w czasie drogi krzyżowej, i pod krzyżem, kiedy ten umierał. On mówi, bracia, po tym poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w Nim prawdy. Kto zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. To On nam przypomina, święty Jan. Jak w naszym życiu mamy postępować, jak się zachowywać, a przede wszystkim właśnie za wszelką cenę poznawać Jezusa, starać się Go poznać. W jaki sposób Go poznajemy? No właśnie, gdy sięgamy po Pismo Święte, po dobrą nowinę, którą On nam zostawił. Kiedy nie tylko chcemy poznać Jego życiorys, ale to wszystko, co On zdziałał dla człowieka, działał z miłości do człowieka. Jeśli poznamy Go, wtedy łatwiej nam zachowywać to prawo, które On nam zostawił, przykazania, które dla nas są drogowskazami. Łatwiej nam jest unikać grzechu, a nawet gdy upadniemy, mamy tę odwagę w sercu, żeby nie czekać, bo będą święta za ponad pół roku, ale od razu iść do konfesjonału, z Bogiem się pojednać, grzechy z siebie wyrzucić, aby życie mieć w sobie, aby z Jezusem każdy dzień przeżywać. Dlatego, kochani, dziękujmy Jezusowi za Jego obecność. Dzisiaj, szczególnie gdy przyjmiemy Go w Komunii Świętej, prośmy gorąco, aby cały czas nas umacniał, nam błogosławił przez Ducha Świętego, na którego zesłanie się przygotowujemy przez te kolejne tygodnie okresu wielkanocnego, aby On nas prowadził po naszych drogach, oświecał nasze umysły, abyśmy rozumieli i nade wszystko zachowywali
to wszystko, co On dla nas zostawił, bo jesteśmy Jego świadkami. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Syna Bożego jednorodzonego, z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Krzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, poznajmia Pismo. Pił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty apostolski Kościół i jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Czekuję wskrzeszenia umarłych, życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Jezus Chrystus towarzyszy nam w drodze naszego życia. Nie zostawia nas samych, zwłaszcza gdy znajdujemy się w wielkiej potrzebie. Prośmy Go tak, jak uczynili to uczniowie idący do Emaus. Niech Twój Kościół oświeca blaskiem Słowa Bożego cały świat, aby każdy mógł poznać, że jesteś pośród nas. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech prezbiterzy, katecheci i wszyscy zaangażowani w nauczanie prawd wiary często korzystają z Pisma Świętego, aby każdy poznał zawarte w nim orędzie zbawienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech podzieleni wyznawcy Chrystusa odnajdą ekumeniczną jedność we wspólnym rozważaniu Słowa Bożego, aby kiedyś zasiąść do wspólnoty stołu eucharystycznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech kościelne wspólnoty opierające się na rozważaniu tekstów biblijnych poszerzają swoje kręgi, aby każdy człowiek mógł poznać wskazania zawarte w Księdze Życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencjach dzisiejszej mszy świętej. Za rodzinę Kieros i Bafia oraz uczestników wakacji z Panem Bogiem. Za wstawiennictwem świętego Antoniego, prośba o miłosierdzie Boże dla pewnej osoby. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana i Barbary Kułach z okazji 25-letniej rocznicy ślubu. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jan Pędzimąż. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii Chłopek. Od synów z rodzinami. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Patryka. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Haliny i Eugeniusza. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kasi i jej rodziny. O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla Ignacego, Zbyszka, Angeliki i Kasi Kowal. O błogosławieństwo Boże i Maryi oraz świętej Rity dla rodziny Wachna i Danuty Stróżyńskiej. O łaski Boże dla Julii i jej rodziny. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Częstochowskiej dla Aleksa w dniu urodzin od babci.
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech nasi zmarli bracia i siostry, a także zmarli polecani w intencji dzisiejszej mszy świętej, a są to Wiesław Wróblewski, Rocca Severino, Jadwiga Rażniewska, Marianna Czaja, Walter Król, Marianna i Mieczysław Sztraube, Czesława i Jan Krajewscy oraz Ryszard Krajewski, Stanisława i Józef Kasprzak, Jan Kasprzak, Wiesław Łojewski i Wiesław Bugaj, Joe Chłopek, Ludwik Szczybura, Genowefa, Kazimierz Pietraszewscy i ich rodziców, Adam, Apolonia i syn, Adam Początko, Pelagia i Edward Ptak, Bronisław Sobczak w dniu ziemskich urodzin, za zmarłych z rodziny Sobczak, dla świętej pamięci Bronisław Strużyński, o łaskę nieba w 25. rocznicę śmierci odejścia do Pana, Marianna Strużyńska w 3. rocznicę śmierci, o spokój wieczny dla Walentego Katarzyny Sarbinowski, Władysława Opacian, zmarła dziś, ksiądz Ryszard Rutkowski, Maria Stochla, Władysława Lipka, Władysława Opacian, która odeszła dzisiaj do niebios bram. Którzy za życia ufali Słowu Bożemu, otrzymają łaskę słuchania Go w wieczności, aby dostąpili pełni poznania prawdy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech nasze uszy i serca będą otwarte na Jezusową zbawczą naukę, abyśmy zawsze byli pewni, że On idzie z nami, wyjaśniając nam Pisma i łamiąc dla nas chleb. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pozostań z nami, Panie, aby ciemności nie ogarnęły naszych serc. Rozświetl je światłem swego słowa i nie daj nam nigdy odłączyć się od Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący.
Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalny radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, święty, Pan Bóg. Pełne są rozami święta Twoje, osanna na wysokości, błogosławiony, wyjdzie w imię Pańskie, osanna. Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając
śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, bo i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Jezus Chrystus, Baranek Boży, Ten, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie. Uszanowni. Ciało i krew Chrystusa, niech mi strzeże życie wieczne.
Jesus is thank you.
Modlimy się. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Usiądźmy teraz i posłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. Pierwsze to ogłoszenie o bingo. Proszę bardzo, 19 kwietnia w piątek będzie to miało miejsce. Hi everyone. My name is Yashika and I'm coming from OLC school. I'm here to invite everyone, especially the ladies, to a designer bag social we will have here in the social center. It's going to be this Friday, April 19th at 5:30 p.m. You'll have a chance to win from 14 different bags, including Longchamp, Coach, and the one you see right here, Marc Jacobs. We will be serving light refreshments, pizza, sandwiches. You must be 18 and over to participate. It's $50 the ticket. I will be in the back accepting Zelle, card, and cash. Thank you. Tak jak pani Jasika powiedziała, w ten piątek, czyli 19 kwietnia, o godzinie, drzwi będą otwarte 5:30 w Social Center, będzie organizowane bingo. Rozpocznie się to o godzinie 6:00. A będzie 14 gier. Każda wygrana osoba otrzymuje bardzo fajne torebki. Tak jak pani powiedziała, Marc Jacobs, Coach, nawet Louis Vuitton chyba jest, mi się wydaje. Więc serdecznie wszystkich zapraszamy. Bilety są po $50 i pani będzie w tyle sprzedawać. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszamy. Dziękuję. To tylko bilety kupować i wygrywać. Co prawda te marki mnie nic nie mówią, ale uśmiech i jakieś takie promienie chyba mówią, że to dobre marki. Tych torebek oczywiście. A ja tylko jeszcze jedno ogłoszenie, bardzo ważne. Dodam, że w przyszłą niedzielę, to jest 21 kwietnia, msza święta w języku polskim, będzie o godzinie 10:00, wyjątkowo o godzinie 10:00, dlatego że tutaj Związek Podhalan będzie obchodzić 95 lat powstania Związku Podhalan w Północnej Ameryce. Także wszyscy, którzy mają stroje, wywodzą się z Podhala, mają stroje podhalańskie, góralskie, prosimy, aby w tych strojach tutaj przybyć. Cieszymy się, że nasz Kościół został kolejny raz wybrany na tę celebrację. No i potrzeba więcej czasu, żeby parkingu nie blokować, bo potem o 12:30 msza święta w języku hiszpańskim, a tu zanosi się, że będzie się wiele dziać. Także serdecznie zapraszamy w przyszłą niedzielę na godzinę 10:00. No i to tyle ogłoszeń. Nie ma dzisiaj tygodnika niedziela, bo po prostu nie dostarczyli nam z Polski. Także jeśli ktoś będzie chciał, to w przyszłą niedzielę ufamy, że będzie dwa numery. Z tej niedzieli i następnej. A my na ten tydzień przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech będzie dla nas umocnieniem i niech Jezus nas prowadzi w tym dawaniu świadectwa o Jego miłości i o tym, że żyje i jest pośród nas. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.